Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Dzisiaj, w ten sobotni wieczór przed jej obliczem, o tę odwagę modlicie się przede wszystkim wy, przedstawiciele Straży Pożarnej, na czele z komendantem powiatowym młodszym brygadierem Robertem Cieślą, policji z komendantem inspektorem Jerzym Polczykiem i zastępcą komendanta powiatowego nad komisarzem Łukaszem Radziętą, wy kolejarze i hutnicy, wy sołtysi i samorządowcy na czele z panem starostą Adamem Kortą oraz pielgrzymi z Brzeska i Czchowa. Modlą się druhowie i druhny zawodowych i ochotniczych straży pożarnych ze swoimi dowódcami i kapelanami. I tutaj z głębi serca i serdecznie witam starszego brygadiera Marka Gomenka, małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego kapitana Marka Chwałę, komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, radnych wojewódzkich i powiatowych na czele z przewodniczącą Rady Powiatu Bogeńskiego Bernadetą Gąsiorek, pana Marka Wzdeka, wójta gminy Bochnia, pana Jerzego Obłoniarza, członka zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego, drucha Ludwika Wężyna, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni, przedstawicieli Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Bocheńskiej, prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni wraz z emerytami, strażacką orkiestrę Dętą z Grobli pod batutą pana kapelmistrza Jerzego Ciaćko. Witam serdecznie prezesów jednostek ochotniczych straży pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi z Baczkowa, Besowa, Bieńkowic, Bogucic, Brzeźnicy, Bytomska, Kronowa, Damienic, Ispiny, Jasienia w powiecie brzeskim, Mdłówki, Kobyla, Królówki, Lewniowej z powiatu brzeskiego, Lipnicy Murowanej, Łapczycy, Łazów, Łomnej, Małego Wiśnicza, Niedarów, Ostrowa Królewskiego, Pogwizdowa, Rozdziela, Sobolowa, Stanisławic, Starego Wiśnicza, Świniar, Woli Mieszkowskiej, Złotej z powiatu brzeskiego i z Żegociny. Bardzo serdecznie witam kapłanów, którzy koncelebrują tę mszę świętą, szczególnie księży kapelanów, przewodniczy tej liturgii, ksiądz brygadier Władysław Kulik, kapelan małopolskich strażaków, a koncelebrują ksiądz Stanisław Szczygieł, kapelan powiatowy strażaków OSP, ksiądz Stanisław Jachen z parafii Wszystkich Świętych w Sobolowie, ksiądz Stefan Broniak z parafii w Rzezawie, ksiądz Mariusz Jachęczak z Lipnicy Murowanej, który dzisiaj skieruje do nas Słowo Boże, ksiądz Andrzej Krajewski, proboszcz parafii w Chełmie. W koncelebrze również kapelan policji, ksiądz Kazimierz Fonfara z Łososiny Górnej, a także ksiądz Krzysztof Misiaszek, który przybył pieszo z pielgrzymami z Brzeska. O tę odwagę wiary modlą się wszyscy zgromadzeni tutaj pątnicy, parafianie i goście, mieszkańcy Królewskiego Grodu i pielgrzymi z różnych zakątków ziemi i nie tylko. Wszyscy zgromadzeni o tej godzinie w naszej czcigodnej bazylice. Wszystkich was serdecznie witam i zapraszam do modlitwy, abyśmy w mocy Bożego Ducha zawsze byli wierni swojemu powołaniu, a dzięki temu zawsze wierni Bogu i Ojczyźnie. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, osądzić siebie. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Thank you.
fragmenty z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, nowe Jeruzalem ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która bez śmierci wysłużyłaś Pan męczeństwo pod krzyżem Chrystusa. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przybyliśmy do Matki Bożej pod naszymi sztandarami. Świadomi przyjętej przez nas wiary, tradycji i spuścizny przodków, którą przyjęliśmy z honorem i całym sercem, pragniemy pielęgnować i budować ku naszej przyszłości i naszych następnych pokoleń. Gromadzimy się w tej świątyni, aby modlić się i wypraszać wszystko, co konieczne w naszej służbie społeczeństwu. Przybyliśmy i przynieśliśmy wraz ze sobą sprawy dnia codziennego i sprawy związane z naszym powołaniem i codzienną służbą. Nasze troski, te najbliższe naszym sercom, bo przecież pochodzące z rodzinnego życia, z obowiązków domowych, ale i te, które nosimy, służąc innym w potrzebie. To przecież wy jesteście najbliżej ludzkich cierpień i tragedii, często pierwsi na miejscu, aby udzielać pomocy i stawać na ratunek. Każdy z nas i każdy z was dobrze wie, jak wielkie są to obciążenia, a zarazem, jak wiele trzeba empatii, współczucia, współodczuwania z drugim człowiekiem. Wierzymy, że orędownictwo Królowej Różańca Świętego u Boga będzie skuteczne, bo po modlitwie wychodzimy zawsze mocniejsi i pokrzepieni. Dziękujmy za ten wspólnie przeżyty czas wszelkiego dobra i wstawiennictwa Matki Bożej Różańcowej życzę wam z całego serca. Abyśmy w naszym powołaniu, w naszej służbie nigdy nie ustawali, ale silni byli wiarą, tradycją i Różańcem Świętym. Módlmy się za nas samych, byśmy umocnieni tą Eucharystią odważnie dawali świadectwo wobec nieprzyjaciół Chrystusa i Kościoła. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty jesteś naszym Panem i Twoja miłość przewyższa wszystko. Błagamy Cię za wstawiennictwem Matki Bożej Boheńskiej, abyśmy kochając Ciebie i ludzi,
zasłużyli na wysłuchanie naszej modlitwy przez Chrystusa Pana naszego. Rozpoczyna się procesja zdarowa. Wyobrażana nie tylko itinerarium wiary Maryi, ale także jest to droga Kościoła, każdego z nas wierzących, jako wyraz włączania się w wymiarze materialnym, także w wymiarze mistycznego Kościoła. Ofiary pieniężne dane od Bazyliki Świętego Mikołaja w Bochni składają funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Ofiary pieniężne na remont bazyliki składają komendant powiatowy Policji Bochni, inspektor Jerzy Polczyk, zastępca komendanta powiatowego Policji Bochni, nadkomisarz Łukasz Radzięta. Procesję z darami zamyka delegacja lektorów niosąca hostię wino i wodę, które staną się ciałem i krwią Chrystusa. Niech kryje się dar naszych serc i pełnia naszego zawierzenia się Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Zaraz zaś nas wszystkich. Niech będzie ofiara złożona na tacę, a przeznaczona na prace konserwatorskie przy elewacji naszej bazyliki, by przybywając przed oblicze boheńskiej Matki, radowali się pięknem jej domu. Włączmy się w ten liturgiczny obrzęd poprzez śpiew pieśni. Aby naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Przedstawicielom i pielgrzymom Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, kolejarzy, hutników, sołtysów, samorządowców, pielgrzymom z Brzeska i Czchowa. Z głębi serca bardzo dziękuję. Skłaniam przed Wami głowę za Waszą postawę i za przyjęcie zaproszenia na spotkanie tutaj przed obliczem Pani Boheńskiej. Dziękuję wszystkim pielgrzymom, uczestnikom tej uroczystej liturgii, parafianom i gościom. Wszystkim bez wyjątku i każdemu z osobna. Nie chcę nikogo pominąć, dlatego proszę przyjąć to moje podziękowanie na ręce każdej, każdego z Was, płynące z głębi mojego wdzięcznego serca. A po błogosławieństwie rozpoczniemy procesję różańcową. Pierwsze dziesiątek różańca omówimy w kaplicy, a następne w czasie procesji wokół bazyliki. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Oto ofiara spełniona. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Twoją obronę, ucieknijmy się święta.